Witam Was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam Was na kolejny odcinek symulatora myśliwego, czyli The Hunter. Wypatrzyłem trop Daniela i mam nadzieję, że go gdzieś tam spotkamy prędzej czy później, bo on dopiero co tędy przechodził, bo to wszystko jest bardzo świeże. A niestety za Danielem trzeba iść bardzo powoli i bardzo po cichu, bo ten skubaniec wypatrzy nas z daleka, no. A on cały czas biegnie, a ja idę takim bardzo, bardzo powolnym tempem. Także mogę go guzika nie złapać, ale nadzieję mam. Także tu się nie będziemy śpieszyć, będziemy szli pomału. Bo jak się będziemy śpieszyć, to on nas zaraz wypatrzy. I tak jestem za głośny. Będę musiał chyba zdjąć plecak i bez plecaka chodzić. Po prostu nie będziemy brać tyle armat ze sobą. Bo plecak właśnie powoduje to też, że jesteśmy głośniejsi. A powiem Wam, że przegrałem już ładnych parę godzin od momentu ostatniego odcinka. I póki co nie narzekam. Tylko z tym, że same żubry, kurde, mi się trafiały, co łapam, a ile można żubry łapać? I ogólnie to, że mam ścinki, spowodowane są u mnie w dniu dzisiejszym OBS-em. OBS coś mi szwankuje, musiałbym go wyinstalować, podejrzewam, zainstalować od nowa, bo jakieś dziwnej głupoty dostał. Wejdźmy sobie na lornetkę, bo Zaraz. Ja idę pod prąd. On mi wszedł w tamtą stronę. Kurna, to gdzie on mi pobiegł? Może wrócił mi gdzieś, a ja tak nie patrzyłem, tylko patrzyłem, kiedy on tu biegł. No świeże, było przed chwilą bardzo świeże, widzicie? Ta gra czasami jest troszeczkę dziwna. Bo idziemy, a później okazuje się, że on wcale już tędy nie idzie, tylko idzie w drugą stronę. Jest dużo, dużo takich dziwnych bugów w tej grze, ja wam powiem. Gdzie gra, która kosztuje 200 zł, nie powinna mieć czegoś takiego, tak mi się przynajmniej wydaje. No tak, w tamtą stronę. Chyba, że gdzieś tam jeszcze są jakieś ślady jego. No tutaj biegł. Czyli ja całkiem dobrze idę, no teraz. Naprawdę czasami, żeby wytropić tutaj zwierzynę, to grube godziny trzeba na to poświęcić.
gdzieś tutaj pobiegł i poszedł na dół i spadnę zaraz na dziób. Świeże, a bierze dopiero co było bardzo świeże. Ale jego tu na pewno nie ma, on by mnie usłyszał, już by krzyczał. Tym bardziej, że ja naprawdę jestem głośny tutaj. Więc jest więcej niż pewne, że on już dawno by mnie usłyszał. No Jezu, teraz nie mogę, no. Jakby ktoś pytał, co to za kład, to mój kład tam stał. Jak mam daleką drogę do przejechania, na przykład z jednego miejsca mapy na drugi, no to jakbym miał tak iść, to ja bym 2 dni tędy szedł. A tym kładem zawsze idzie szybciej, tylko z tym, że kład jest tak gorący, głośny, że niestety na złapanie czegokolwiek, jak się kładem jeździ, to jest wątpliwa rzecz. Aha, jest. On mnie widzi. Ja to jedyne co widzę, że mi zareagowało. No. Dobra. Kucnijmy. I idziemy. Skoro on mnie widzi, to on jest gdzieś blisko. Mogliby coś zrobić z tą grą, kurde, czy to jest... Przy takiej grze optymalizacja, kurwa, ktoś jest uparty. Biegnie, ale kurwa, to nie to chciałem zobaczyć tylko dźwięk, gdzie jest, czy jest daleko, bo on mnie raczej teraz nie powinien słyszeć. I to takie będą podchody. Daniel jest bardzo trudnym jeleniem do złapania. Jest cholernie szybki i bardzo dobrze wyczulony jest na dźwięki. Przydałoby się, jakby padał deszcz i to taki ulewny, to wtedy on by nas tak nie słyszał. Najgorsze jest to, że kurna, mój zapach w tamtą stronę idzie. Zobaczmy. No nie widzę go tam nigdzie. Dobra, podniesiemy się, bo ja będę rozgrok będę tu szedł.
biegnie cały czas, tylko dokąd on biegnie. Tu jest jakaś chata i jakaś zdobycz do zebrania chyba. Tak, mamy jakąś znajdźkę, trzeba podnieść. O, znaleźliśmy rogi. Dobra. Gdzie ten diabeł teraz jest? Ja go nie widzę. Dobra, podnieśmy tą znajdźkę. Dobra. I wracamy do tego. Czorta. On tutaj przyszedł się na pewno napić i pewnie pobiegł gdzieś dalej. Tak jak myślałem, on tutaj szedł do wody. On lis. I pobiegł do góry z powrotem. On się napił i pobiegł z powrotem. Gdzie ciężko go tu wytropić. No właśnie. Jak on tu pobiegł? Zastanawiam się cały czas, wiecie, czy nie ten. Czy nie wypieprzyć tego OBS-a całkiem, kurna, i chyba zacznę nagrywać, nie wiem, mirrorlessem, nie? Mam mirrorlessa wykupionego na licencji, a nagrywam OBS-em, który mi na okrągło coś krzaczy. Dobra, jak tu jesteśmy, to zbudujemy sobie tę jambonę. Dobra, idziemy szukać gościa dalej. Mam nadzieję, że go dorwiemy w miarę szybko. A jeśli nie, no to jeszcze z 5 minut i odcinek skończymy. I tak jest sporo rzeczy, bo mamy i znajdźki, ambonę postawioną. A tutaj co się działo? Aha, bo on tutaj tańczył jak on mnie widział. I pobiegł tam chyba. Teraz tam czy tam? Pobiegł tam. Tylko zobaczmy, czy jak to świeże jest. Bardzo świeże. Zające, ale powiem wam, zajęcy się szkoda strzelać do zajęcy, bo niby się je zastrzeli, ale nie da się ich podnieść później. To szkoda, szkoda zwierzyny.
który przed chwilką biegł, zobaczcie. Czyli w dobrą stronę poszedłem. Być może uda się nam go dorwać w ten, gdzieś w jakimś miejscu, gdzie będzie odkryty teren i on się nie zdąży nam schować. On tu dziwnie tańczył. On tu dziwnie tańczył nam. On w tym miejscu nas widział i pobiegł gdzieś sobie w tamtą stronę. To jest chyba nie mój trop, co? Nie, no niby mój. Dobra, gdzie on pobiegł skubany? Przez drogę chyba na tamtą stronę gdzieś, do góry. No i tak właśnie ja potrafię po 4, po 5 godzin spędzać przed tą grą. W sumie łażę, łażę i łażę. I mój rekord do łażenia bez oddania żadnego strzału to jest 5 godzin. Godzin łażenia po lesie i nic nie upolowałem. Tu dziwnie te ślady są zrobione, zobaczcie. I to są tego samego zwierzęcia ślady. Wejdziemy do góry, tam zobaczymy. Dobrze, że tu nie łaziłem w kółko, tak jak on tam tych śladów narobił. Tylko poszedłem tutaj od razu. To nadrobiłem czasu. A tu już widzę więcej tropów jest. Na szczęście nasze tropy są niebieskie, czyli trop danego zwierzęcia. Ale hałasu to narobię tyle, że masakra. Ani cholery go nie widzę. No przed chwilą, ale co dalej? Nie widzę żadnego innego tropu. Czyż
żeby też pobiegł na dół. Tak wygląda. Bo te ślady prowadzą też w tamtą stronę. Ale tutaj nie ma naszych śladów. Gdzie ten diabeł poleciał? No tutaj też nie ma niebieskiego śladu. Albo jestem ślepy, albo ja już nie widzę, zgubił się trop. Czy on się steleportował? Wracać stamtąd nie wracał, bo ślady były w jedną stronę. I te ślady stąd prowadzą nas tu na dół. No dokładnie. I tu mamy ślad, ale dalej, chyba że on gdzieś do góry pobiegł. Dobra, pobiegniemy do góry, zobaczymy, no. Może gdzieś tam natkniemy się na jakiś ślad. Nic takiego nie widzę, ale no nie ma nic. I zwierzyny też tu kurna żadnej nie widzę. No nie ma no. Wyciurlał nas. Och, Daniel. Prędzej czy później tak się go drapnie. Jak nie jego, to kogoś, czego, jakiegoś innego. Ale tu nie ma nic, no. Tam na tej polance też nie widać, żeby coś biegało czy coś. No nie ma. Dobra, to ja kończę ten odcinek. A z wami się widzę w kolejnych. Do zobaczenia. Cześć.